Cocoa. Kakao. Główny składnik jedzonej przez nas czekolady. Jedenfalls verspricht, dass die Schokoindustrie keine Kinderarbeit. Here see children with machetes. Trzy lata temu ujawniliśmy handel dziećmi i ich nielegalne zatrudnianie w przemyśle czekoladowym. W efekcie producenci czekolady wydali miliony na reklamy informujące konsumentów, że wszystko jest pod kontrolą. Dzieci chodzą do szkoły, nie są już nielegalnie zatrudnione na plantacjach kakao. Możemy dziś jeść czekoladę z czystym sumieniem. Dzieci już nie są zagrożone. Na swych stronach internetowych przemysł czekoladowy ukazuje czekoladę w jasnych barwach. Postanowiliśmy sprawdzić, czy producenci czekolady dotrzymują złożonych nam obietnic, czy też są to tylko pozory. Gorzki smak czekolady. Nestle w Szwajcarii. Największy na świecie wytwórca żywności. Jego roczny obrót to 68 miliardów euro. To także jeden z największych producentów czekolady na świecie. Gdy byliśmy tu ostatnim razem, prosiliśmy Nestle o skomentowanie materiału na temat wyzysku dzieci przy produkcji czekolady. Chcieliśmy im pokazać, jak handlarze wywożą na wybrzeże Kości Słoniowej w zachodniej Afryce małe dzieci. Takie jak ten zapłakany chłopiec z Mali, właśnie przewieziony przez granicę. Dlaczego płaczesz? Nie wiem, gdzie jest Ali. Kto to jest Ali? Kierowca tamtego autobusu. Kto? Właściciel autobusu. Nestle nie chciało wtedy z nami rozmawiać. Od tamtej pory próbujemy umówić się na wywiad z Nestle. W końcu dostajemy zaproszenie. Spotkanie jest nieoficjalne. Tak, tylko ty. Żadnych nagrań czy kamer, tak jak mówiłem. Tylko żeby się nawzajem poznać. Zaprasza nas wiceprezes José López. Mnóstwo ludzi próbuje zrobić coś dobrego. Spotkanie trwa półtorej godziny. Nestle zapewnia, że robi co w ich mocy, by na wybrzeżu Kości Słoniowej dzieci chodziły do szkoły i nie były nielegalnie zatrudniane. Oto co dostałem w Nestle. Stos raportów. Robią duże wrażenie. Chciałbym jednak pojechać na wybrzeże i sam sprawdzić te informacje. Ale to nie takie proste. Ambasada Wybrzeża Kości Słoniowej nie wyda nam wiz, chyba że mamy zaproszenie któregoś z producentów czekolady. Piszemy więc maile do największych na świecie firm produkujących czekoladę. Wszystkie firmy błyskawicznie nam odmawiają. Rzeczniczka producentów czekolady napisała: nie jesteśmy w stanie uzyskać dla was wiz i pozwolenia na zdjęcia na wybrzeżu Kości Słoniowej. Kontaktujemy się więc przez Skype'a z Angem Aboa, dziennikarzem z wybrzeża, by sprawdzić, czy jest tak dobrze, jak twierdzi Nestle. Co robią, by zwalczać handel dziećmi i ich wyzysk? Nic, absolutnie nic. Mają budować szkoły, zapewniać miejscowej ludności edukację i dostęp do wody, ale nie robią nic. Nie możemy pojechać na wybrzeże, więc postanawiamy spotkać się z Angem w sąsiednim kraju, w Ganie.
zaniedbania producentów czekolady. Jego kraj to największy na świecie eksporter kakao. Nie mamy wstępu na wybrzeże, ale on, tak. Cześć Miki, cześć Ange. Jak leci? Nieźle, dziękuję. Czy mógłbyś pojeździć po kraju i zebrać materiał na temat programów pomocy prowadzonych przez ICI, Marsa i Nestle? Oczywiście, mogę sprawdzić, czy się powiodły. Musisz być bardzo ostrożny. Ty też uważaj. Do zobaczenia na Skype'ie. Anża Boa wraca przez granicę na wybrzeże, by sprawdzić działania przemysłu czekoladowego. Działania, które producenci czekolady z dumą prezentują w telewizji. Są setki inicjatyw, które zmieniają życie na lepsze w bliższej i dalszej perspektywie. Życie rolników i dzieci, bo na nich nam najbardziej zależy. Anża Boa objedzie wybrzeże, tymczasem my odwiedzimy spółdzielnię w Ganie. Ghana jest drugim na świecie producentem kakao. Stąd pochodzi 25% światowej produkcji kakao. Jednak prawie milion drobnych rolników żyje na krawędzi ubóstwa, bo także tutaj cena kakao jest niska. Spółdzielnia Source Trust chce wyeliminować wyzysk dzieci. Podobno mają system rejestracji kakao w powiązaniu z produkującym je rolnikiem. W ten sposób można bezpośrednio kontrolować rolników, którzy produkują jedzoną przez nas czekoladę. To typowe szkolenie rolników. 29 lekcji na temat kwestii społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, pracy dzieci i upraw zrównoważonych. Jak tu wygląda kwestia wyzysku dzieci? Jeśli chodzi o przemyt dzieci z innych rejonów do pracy tutaj, to tego nie ma. Dla nas kwestia pracy dzieci to dopilnowanie, by rolnicy wysyłali dzieci do szkoły. Postanawiamy odwiedzić przypadkowego rolnika tu, w Ganie Zachodniej. Szybko natrafiamy na gospodarstwo. Rolnik zbiera owoce kakaowca, a potem suszy ziarna na słońcu. Przy dobrych zbiorach zarabia do 1000 euro, za które musi utrzymać siebie, żonę i troje dzieci. Między Ganą i wybrzeżem jest zasadnicza różnica. W Ganie państwo ustala minimalną cenę kakao. Dzięki temu producenci w Ganie dostają za swoje kakao średnio 30% więcej niż ich sąsiedzi z wybrzeża. Na wybrzeżu dziennikarz Anża Boa jedzie w rejony największych upraw kakao. Od 4 lat próbujemy uzyskać pełną listę szkół zbudowanych i finansowanych przez międzynarodowy przemysł czekoladowy. Gdy jedziemy przez wybrzeże, by sprawdzić te przedsięwzięcia, nadal nie mamy tej listy. Wybieramy więc obiekty przypadkowo. Anża Boa odwiedzi szkołę zbudowaną i częściowo sfinansowaną przez ICI. ICI to organizacja patronacka opłacana przez głównych producentów czekolady. Jednym z nich jest Nestle. Łączny roczny obrót tych firm to ponad 134 miliardy euro. W roku 2011 ICI wydało zaledwie 388 tysięcy euro na działalność na wybrzeżu. ICI tak się reklamuje. ICI, The International Cocoa Initiative, gorliwie zabiega, by skończyć z wyzyskiem dzieci i pracą przymusową przy produkcji kakao. Szkoła to najlepsze, co chroni dzieci przed wyzyskiem. ICI buduje szkoły, szpitale i ujęcia wody we współpracy z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Caritas. Ange obejrzy szkołę, której zbudowanie kosztowało około 10 tysięcy euro. Oto, co widzi.
To jest budynek wzniesiony przez Caritas i ICI. Dyrektor szkoły twierdzi, że ICI zaczął budowę w roku 2009. Nie jest ukończona. Cieszyliśmy się, że ICI przychodzi nam z pomocą, ale prace zostały przerwane. To stwarza ogromne problemy. Nie mamy pomieszczeń, by przyjąć wszystkie dzieci. Dyrektor pokaże nam istniejące budynki sfinansowane przez mieszkańców wioski. W szkole jest prawie 500 dzieci, ale potrzeba miejsc dla 1000. Wejdźmy tam. W tej klasie mieści się 55 dzieci. Spójrz na te warunki. Gdy pada deszcz, woda przecieka i leje się do środka. Okazuje się też, że ICI poprosiło mieszkańców, by ponieśli dużą część wydatków na budowę. Szkoła była budowana przez ICI we współpracy z miejscową społecznością. ICI zadeklarowała swój wkład, ale zaapelowała też do wsi, by się włączyła. W kwestii pracy dzieci nie otrzymaliśmy dotąd żadnej pomocy. Producenci czekolady, którzy kupują kakao Boy Nicro, do dziś nie zrobili dla szkoły nic. Dyrektor twierdzi, że ICI nadal nie przekazała pełnej kwoty 6 tysięcy euro swego wkładu od ponad 4 lat. Chciałbym, żeby tu przyjechali i dokończyli szkołę, byśmy mogli zająć się dziećmi. Podczas naszej wizyty kilkoro dzieci porządkuje teren szkoły motykami i maczetami. Szkoła jest za darmo, ale rodzice płacą za książki, pióra i papier. Przy średnim rocznym dochodzie 800 euro to poważny wydatek. To znaczy, że problemem jest zapewnienie edukacji nawet obecnym uczniom. Czy cena kakao jest teraz dobra? Nie. Cena kakao jest zła, niska, bardzo, bardzo niska. Podczas tego wywiadu na terenie szkoły dochodzi do wypadku. Jakieś dziecko skaleczyło się maczetą. Jeden z chłopców imieniem Freus wycinał na podwórzu chwasty i zranił się maczetą. Maczeta to długi, ostry nóż, którego ten chłopiec zwykle używa przy zbiorze owoców kakaowca. To narzędzie zakazane prawem dla dzieci poniżej 18 roku życia. Zabandażujemy ranę. Nasz kamerzysta opatruje ranę chłopca. Zabieramy Freusa do najbliższego szpitala. Okazuje się, że chłopiec jest siostrzeńcem mężczyzny, z którym Ange Aboah właśnie przeprowadzał wywiad. Pokrywamy koszty leczenia chłopca, jego rodziców. Nie byłoby na to stać. Według danych Departamentu Pracy USA ponad 414 tysięcy dzieci na wybrzeżu zgłasza zranienia powstałe wskutek niebezpiecznej pracy przy kakao. Pierwsze przedsięwzięcie sprawdzone przez Ange Aboah okazało się porażką.
Tymczasem w Ganie odwiedzamy gospodarstwo kontrolowane przez SOS Trust. Podobno SOS Trust znalazł sposób, by kontrolować rolników, co eliminuje wyzysk dzieci. Kierownik twierdzi, że SOS Trust ma dane wszystkich producentów kakao w tej okolicy. Spisujemy nazwisko rolnika, potem pierwszą współrzędną gospodarstwa, czyli 230. Mamy więc jego nazwisko i wszystkie dane. Współrzędne gospodarstwo odczytane z GPS-a możemy wciągnąć do komputera. Widzimy więc kształt i rozmiar farmy, a także wszystkie dane właściciela. SOS Trust zaprasza nas do magazynu, gdzie worki kakao czekają na wysłanie do Europy i USA. Każdy worek ma kod paskowy, co pozwala zidentyfikować rolnika, który wyprodukował kakao. Gdybym chciał się dowiedzieć, kto wyprodukował to kakao, możemy pójść do biura i zobaczyć, kto to jest? Tak, każdy farmer w spółdzielni ma teczkę. Dobrze, chciałbym to zobaczyć. Chodźmy do biura. To bez sensu, że tylko mi opowiesz. Wybiorę jakiś worek, a wy znajdziecie dla niego dane. Wybieramy worek i spisujemy kod. 0310. Teraz personel powinien odszukać, kto wyprodukował ten konkretny worek kakao i sprawdzić, czy ten rolnik nie łamie przepisów dotyczących pracy dzieci. Numer ER0310. To ten. Bentum. Poszukajmy jego teczki. Personel SOS Trust nie może znaleźć dokumentów dla tego worka. Próbujemy z innym. Znalazłem inny, numer ER04/20. Poszukajmy danych. Sprawdźmy. Proszę. Nie. ADO. Adan Krono. Zaczyna się panika. Być może dlatego, że obecni są ważni ludzie SOS Trust. Ludzie, którzy obserwują, co filmujemy, ale nie chcą wystąpić w naszym materiale. ER4 to Wasa Mankeze. Co? ER4 to inny region. I? ER to w sąsiednim regionie, tam są ich dokumenty. Jedziemy do innego biura godzinę drogi stąd. Na wybrzeżu Anjaboa sprawdza kolejne przedsięwzięcie.
Według danych producentów to jedna z najbardziej udanych inicjatyw. Szkoła ufundowana przez przemysł czekoladowy. Jest reklamowana w internecie i w telewizji. Pierwszą inicjatywę na wybrzeżu ICI podjęło w lokalnej społeczności. Pracowali z farmerami i rodzinami. Zidentyfikowali zagrożenia, dlaczego dzieci są narażone na wyzysk. Wszystko przez brak szkoły. Wyszkolili więc nauczycieli, zbudowali szkoły. Te dzieci już nie są zagrożone. W 2008 roku ICI zbudowało 3 nowe klasy. Wszystko wydaje się w porządku. Ange znajduje tam coś jeszcze. Zrujnowane budynki, których ICI nie wyremontowało, choć to obiecało. Oprócz tych zbudowanych 3 klas i 2 domów, Caritas obiecał zbudować jeszcze jedną szkołę z 3 klasami i domy dla nauczycieli. A także 3 ujęcia wody we wsi i przychodnie. Ujęcia wody, przychodnia i dodatkowa szkoła nigdy nie powstały. Według dyrektora szkoły to obietnice, których międzynarodowy przemysł czekoladowy nie dotrzymał. Są zrujnowane budynki, które nie pomieszczą wszystkich dzieci. Z 800 dzieci z okolicy tylko około 200 chodzi do szkoły. Gdy byliśmy w klasie, wiatr zerwał dach. Warunki są straszne, dlatego nie lubię się uczyć w tej klasie. Mam mdłości. Nauczyciel pyta, czy boli mnie brzuch i odsyła do domu. W czasie przerwy nauczycielka Sonia pokazuje nam swoją klasę. Szkoła jest zbudowana z odpadów. Wystarczy niewielki deszcz i wszystko się rozpada. Klasa jest ulepiona z błota. Wszystko się sypie, wszystko. Przy większym deszczu klasa zawali się nam na głowy. Jest fatalnie. Tych, którzy kupują kakao tu na wybrzeżu, te firmy prosimy, by przez chwilę pomyślały o ludziach, żeby tutejsze dzieci, które są naszą nadzieją na przyszłość, miały takie same warunki jak inni. Wiele dzieci ze szkoły pracuje też na plantacjach kakao. Tuż przy drzwiach klasy leżą maczety. Ange Aboa idzie do wioski spotkać się z wójtem. We wsi pełno bawiących się dzieci. Wygląda na to, że nie chodzą do szkoły. Wójt dobrze pamięta, jak ICI przybyło do wioski. Chodziło o pracę dzieci, że nie możemy ich wysyłać na pole. Praca dla dzieci to zbyt ciężkie. Dzieci mają prawo iść do szkoły. Na prośbę ICI rodzice zabrali dzieci do szkoły. Gdy tam dotarli, usłyszeli, że ich dzieci nie mogą być przyjęte. Brakuje miejsc, dlatego dzieci nadal idą na pole. Tak, to dlatego modlimy się o 3 klasy więcej, by nasze dzieci mogły się uczyć. Minęły 4 lata, a ICI wciąż nie spełniło swej obietnicy, że żadne z dzieci w Campament Bowl nie będzie narażone na wyzysk. To są fakty, o których ICI nie informuje konsumentów. Ange Aboa jedzie dalej na północ, by sprawdzić, czy kolejne przedsięwzięcia stoją równie marnie. Jak idzie sprawdzanie inicjatyw? Bardzo frustrujące. Bardzo.
Producenci czekolady powinni się starać o wiele bardziej niż teraz. To się może źle skończyć dla nich i okolicznej ludności. Tymczasem docieramy do innego biura, również prowadzonego przez Source Trust. Znów próbujemy ustalić, który z rolników wyprodukował wybrane przez nas worki kakao. I jeszcze ER0310 Beton. Okay, it says Beton. Zgadza się, Beton. And this is, this is, tu są wszystkie dane farmera i tak dalej. Dla każdego rolnika jedna teczka. Okay. W końcu udaje się ustalić, którzy rolnicy wyprodukowali kakao z wybranych worków. Personel Source Trust chyba czuje ulgę. Dziękujemy za cierpliwość. Pytanie, czy ten system jest dostatecznie efektywny, by zapewnić nadzór nad kakao dla milionów konsumentów na całym świecie. Source Trust kontroluje tylko 2% całej produkcji kakao w Ghanie. Wdrażanie tego systemu to bardzo powolny proces. Na wybrzeżu Anjaboa dotarł do Migi. Chce odwiedzić tzw. szkoły polowe, finansowane głównie przez przemysł czekoladowy. Ta strona internetowa pokazuje, jak rolnicy są szkoleni w kwestiach zrównoważonych upraw kakao i etyki pracy. Bo kakao jest ważne dla rolników i konsumentów, dla nas wszystkich. Szkoła ma certyfikować rolników, którzy przestrzegają zasad zrównoważonych upraw bez wyzysku dzieci. Ta szkoła polowa jest prowadzona przez Cargill, amerykańskiego producenta czekolady. Przy współpracy z UTZ, która gwarantuje konsumentom, że kakao pochodzi z upraw zrównoważonych. Pierwsze, co Anjaboa widzi na plantacji, to ten chłopiec. Dziś poniedziałek, a ty w polu? Co się stało? Jestem tu dla kakao. Chłopiec wydaje się zdenerwowany, nie mówi lokalnym językiem, więc rozmowa toczy się po francusku. Pochodzi z sąsiedniego kraju, Burkina Faso, odległego o ponad 1500 kilometrów. Dlaczego nie jesteś w szkole? Jeszcze mnie nie zapisali. Dlaczego? Bo chcielibyśmy najpierw skończyli tutaj. Anjaboa spotyka na plantacji kolejnego chłopca. On też pochodzi z Burkina Faso. Ile masz lat? 13. Dziś powinieneś być w szkole, nie? Nie chodzę już do szkoły. A co robisz? Zbieram kakao i tak dalej. Gdy skończymy zbiór, zabieramy kakao do magazynu. Wbrew przepisom Cargilla i UTZ w ich szkole polowej pracują dzieci. Dzieci, które zapewne zostały przemycone przez granicę. Anjaboa jedzie dalej.
Na tablicy widnieje napis, że tu jest szkoła polowa. Prowadzi ją Mars ICI i Rainforest Alliance. Mars słynie z M&M'sów, Snickersów i Milky Way. Rainforest Alliance to program certyfikacji, który gwarantuje konsumentom kakao ze zrównoważonych upraw bez wyzysku dzieci. Galaxy dobrze smakuje i czyni dobro. A oto, co znajduje tu Ange. Dzieci pracujące przy kakao, z którego powstanie nasza czekolada. Według Międzynarodowej Konwencji Pracy ONZ to jest sprzeczne z prawem i sprzeczne z tym, co Mars ICI i Rainforest Alliance obiecali konsumentom. Zostałeś przeszkolony, jak pracować w polu i tak dalej? Tak, to znaczy? Uczyli nas, kiedy owoc jest dojrzały. Wtedy mamy zacząć zbiór i przez następne 2 tygodnie sprzątać pola. Potem czyścimy ziarna, kakao i tak dalej. Czy w szkole polowej uczono was, jak dzieci mają pracować z kakao? Jak mają je przenosić? Tak. Żadne z młodszych dzieci w szkole polowej nie mówi po francusku ani w lokalnym języku. Ange Aboah prosi więc starszego chłopca, by tłumaczył. Dlaczego nie jesteś w szkole? Ich nauczyciel jest chory, dlatego nie jest w szkole. Nauczyciel jest chory. Spytaj, czy często jest chory. Tak, często. Ile masz lat? 15. 15, aleś ty stary. Masz lat 15 czy mniej? Ma 14. Tak, 14. Dlaczego nie jest dziś w szkole? Trudno mi powiedzieć, bo ja też nie chodzę do szkoły. Dziękuję. Nie ma za co. Ange nie znalazł ani jednej inicjatywy, która realizuje obietnice przemysłu czekoladowego. Może dlatego żaden z międzynarodowych producentów czekolady nie chciał nas zaprosić na wybrzeże Kości Słoniowej. W trakcie zbierania materiału skontaktowało się z nami Nestle. Wiedzą, że kręcimy film, chcą go zobaczyć i skomentować przedsięwzięcia, w które są zaangażowani finansowo. Wreszcie wejdę do siedziby Nestle. To już trzecia próba. Za pierwszym razem nie chcieli ze mną rozmawiać. Za drugim chcieli rozmawiać, ale bez kamery. To trzeci raz teraz zostaną sfilmowani. Thank you.
Jestem umówiony z panem José Lópezem. Pan Mistrati. Dzień dobry, miło pana widzieć. Również ICI, która reprezentuje wiodących producentów czekolady, teraz chce z nami rozmawiać. Także dwie organizacje certyfikujące Rainforest Alliance i UTZ chcą zobaczyć, jak są prowadzone ich przedsięwzięcia na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jak ICI kontroluje swoje inicjatywy, takie jak szkoły stacjonarne i polowe? Na wiele różnych sposobów to współpraca na poziomie społeczności, najczęściej poprzez lokalne organizacje pozarządowe, tu organizacje z Wybrzeża. A gdy budujecie szkoły, ICI zapewne chciałaby mieć nad nimi jakąś kontrolę. Nawet gdy pracujemy za pośrednictwem lokalnych organizacji, zawsze zachowujemy kontrolę. W żaden program pomocy czy rozwoju nie można wkładać pieniędzy i zostawiać go bez nadzoru, a potem oczekiwać właściwych efektów. Zapewne wiecie, że zbierałem materiały. Chciałbym wam pokazać, jak wyglądają niektóre przedsięwzięcia i poprosić was o komentarz. To jest szkoła. Mieszkańcy mają wielki żal, bo ICI miało ją zbudować w 2009. Oto jak wygląda dziś. To ta szkoła jest nieukończona. Zranił się maczetą w szkole. Co o tym sądzisz? To bardzo przykre. Mam dziecko w jego wieku, więc ten widok mnie martwi. Tutaj wieziemy go do szpitala po wypadku. To zdjęcia w klasie, na podłodze leżą maczety. Tam chyba nie powinno być maczet. Oto co im obiecano. To nowa, a to stara szkoła, nadal niewyremontowana. Ta nowa została zbudowana przez nas. Tak, ale obiecano im także więcej szkół. ICI nie obiecywało, że zbuduje tam drugą szkołę, więc oni kłamią. Mnie tu wtedy jeszcze nie było, na pewno to sprawdzę. A ta druga szkoła, którą mi pokazałeś, koniecznie muszę się nią zająć. Sprawdzę, gdzie to było i dlaczego nie jest ukończona. Od 3 lat. Tam rośnie trawa do pasa. Dla nas oczywiście to nie jest pozytywny rezultat. 13-latek. Jeśli to prawda, że coś takiego się dzieje, że 13-latki pracują na plantacji kakao, absolutnie nie o to nam chodzi. Trzeba temu jak najszybciej zaradzić, bo te dzieci są bez pomocy. To szkoła polowa, także ICI. Widzi pan, że prowadzi ją z Rainforest i Marsem. Inicjatywa jest mi znana. Dlaczego dzieci, nie wiem, 6-, 7- czy 8-letnie pracują maczetą? Część tych chłopców pochodzi z Burkina Faso. Nie wiemy, w jakim są wieku, ale widać, że to raczej małe dzieci. Używają maczet, które są tradycyjnym narzędziem pracy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jest pan dumny z waszej pracy, skoro tak łatwo uzyskałem dowody na to, że te inicjatywy są realizowane nie najlepiej? Jestem dumny z pracy ICI.
To, co ukazujesz, się zdarza, choć nie powinno. I mało kto o tym wie. To coś, co musimy wyeliminować z tego procesu. Mamy dowody z niezależnych źródeł, że tam, gdzie pracujemy, wywieramy pozytywny wpływ na okolice. Zdarzają się wyjątki. Sprawdzę je i odezwę się do ciebie. Nie o takie efekty nam chodzi. To dobrze, że konsumenci zrozumieją, jak trudne jest wyprodukować blok czekolady, że to wymaga wiele pracy. A elementy takie jak te ukazane w twoim materiale, to przykra strona tej działalności. To dobrze, że konsumenci się tym interesują. Ważne, by konsumenci rozumieli całą tę kwestię i może nie oczekiwali od nas gwarancji, że tego typu rzeczy nie mają miejsca. Nie należy jednak oczekiwać od tego przemysłu, od zainteresowanych rządów i czynników społecznych, by zajęli się tym problemem bardziej odpowiedzialnie. Nie powinniście powiedzieć konsumentom, że mogą być pewne problemy? Żeby produkt taki jak czekolada znalazł się na rynku, potrzeba wiele pracy, wielu działań. Powinniśmy to zrobić należycie. Nie chcę, byś myślał, że wiedzieliśmy, ale nic nie robiliśmy, bo nikt się nie dowie. To normalny proces. Nie dziwi pana, że tak łatwo znaleźliśmy dzieci na plantacji, gdzie działa UTZ? Bardzo dziwi. Takie sytuacje, gdzie dziecko używa maczety, nie jest w szkole, choć powinno w niej być, trzeba z tym skończyć. Wnosisz w ten proces światło. W pewnym sensie rozbudzanie świadomości, staranie, by gdzieś tam o czymś nie zapomniano, to wszystko działanie w dobrym kierunku. W przyszłości nadal będę to robił. Zdajemy sobie sprawę, że wiele jeszcze trzeba zrobić, by wyeliminować ten problem z produkcji kakao. Bardzo dziękuję za pański czas. Po spotkaniu dyrektor ICI, która reprezentuje największych producentów czekolady na świecie, przysłał nam mail. Wyjaśnia w nim, że powodem nieukończenia budowy szkoły w 2009 roku był kryzys polityczny związany z wyborami prezydenckimi na wybrzeżu. ICI i nasi partnerzy faktycznie zawiesili działania w szczytowym momencie tego kryzysu. Dyrektor ma na myśli kryzys, który trwał 5 miesięcy od grudnia 2010 do kwietnia 2011. Budowę szkoły zaczęto półtora roku przed kryzysem. Ponad 3 lata później nadal jest nieukończona. Mars i Cargill zostały zaproszone, by skomentować nasz materiał, jednak nie chcieli wziąć udziału. Producenci czekolady próbują nas przekonać, że czynią wiele dobrego. Jednak na Wybrzeżu Kości Słoniowej nie znaleźliśmy ani jednej inicjatywy uwieńczonej sukcesem. Tysiące dzieci nie chodzi do szkoły, tylko nielegalnie pracuje na plantacjach, z których pochodzi kakao na naszą czekoladę. Nawet konsumenci, którzy płacą więcej za certyfikaty, nie mogą być pewni, że ich czekolada jest z dobrego źródła. Od roku 2001 przemysł czekoladowy wydał zaledwie 1/1000 z miliardów euro swego dochodu, by pomóc ludziom, którzy produkują dla nich kakao. Czy jako konsumenci możemy się delektować czekoladą bez poczucia winy? Tylko jeśli powiemy producentom, czego chcemy. Czekolady bez wyzysku dzieci.